Ośrodek badawczy próbuje wykorzystać akty miłości do aktywacji badanego białka. Aby zaimponować swojemu profesorowi, młoda pani naukowiec oferuje swoje ciało nauce na wiele sposobów. W laboratorium Kiniart Filipe przyjmuje metalowe pudełko dostarczone przez kuriera UPS. Inna badaczka, Nadine, dotyka pudełka, a następnie wypowiada zwierzęce wezwanie, które stworzenie w środku naśladuje, jakby jej odpowiadało. W innej części laboratorium Christophin organizuje worki z kroplówkami, słuchając automatycznej sekretarki, na której profesor Frederick przekazał jej instrukcje dotyczące tego, co należy przygotować. Kobieta wypowiada nawet jego słowa, wyraźnie rozkoszując się brzmieniem jego głosu. W sali egzaminacyjnej Nadine otwiera pudełko, ujawniając piskle pingwina. Filipe zauważa, że ich pistolet usypiający jest pusty, więc mówi Nadine, aby poinstruowała nową doktorantkę, aby zdobyła więcej. Jednak żaden z nich nie pamięta jej imienia, więc Filipe mówi przez interkom różne imiona, które rymują się z Christophin, aby zwrócić jej uwagę. Szybko dostarcza rzutki, a następnie uspokaja pingwina, który upada jak szmaciana lalka. Sprawdzają stan zdrowia pingwina, a Filipe mówi Christophin, aby wymyśliła dla niego imię, więc nazywa go Gaston. Po zakończeniu mężczyzna instruuje panie, aby zabrały zwierzę na górę, a kiedy Nadine pyta, dlaczego nie może tego zrobić, Filipe sugeruje, że nie chce, aby jego klejnoty zamarzły. W ten sposób Nadine zabiera studenta i pingwina do zabezpieczonej windy prowadzącej do głównego laboratorium. Tam serce Christophin przyspiesza, gdy przechodzi obok biura Frederika. Następnie zostaje poproszona o wejście do lodowego pola, gdzie laboratorium przechowuje swoje próbki, podczas gdy Nadine poprowadzi ją z pokoju kontrolnego. Po otwarciu drzwi w środku szaleje symulowana zamieć, przez co Christophin się gubi. Nadine stara się wyłączyć zamieć, a gdy to robi, Christophin znajduje się w środku zagrody dla pingwinów. Po podziwianiu zwierząt, odkłada Gastona, by dołączył do reszty. Jednak piskle pingwina upada. Spanikowana Christophin przeprowadza reanimację, co Nadine uważa za dziwne. Ktoś dołącza do drugiej kobiety z pokoju kontrolnego, aby obserwować, jak studentka ożywia stworzenie, a po kilku napiętych chwilach Gaston wraca do życia. Po opuszczeniu lodowego pola, Christophin zostaje pocieszona przez profesora Frederica Kiniarda. Informuje ją, że cierpi na hipotermię, więc zbliża się do niej, aby to złagodzić. Delikatnie otula ją ramionami, a studentka cieszy się chwilą, zanim profesor gwałtownie nią potrząsa, aby poprawić przepływ krwi. Po złapaniu swojej studentki na podłodze, aby pomóc jej rozgrzać ciało, Frederick chwali jej działania, więc wybrał ją, aby pomogła mu w projekcie. Jakiś czas później oboje idą korytarzem, choć profesor również nie może sobie przypomnieć, jak ma na imię, więc nazywa ją różnymi imionami, które rymują się z Christophin. Pyta ją, czym jest PPM, a ona odpowiada, że jest to unikalne białko pingwina, które zwalcza choroby, robiąc wrażenie na profesorze. W pomieszczeniu do przechowywania myszy Frederick prosi Siegfrieda o myszy z niskim poziomem przeciwciał, aby przetestować PPM. Przed wyjściem Siegfried zaprasza Christophin na film, ale ona nieśmiało go odrzuca. W sali konferencyjnej profesor zwraca się do szefów sekcji, ogłaszając, że ich amerykański rywal już zezwala im na testy na ludziach do przyszłego miesiąca. Jeśli chcą utrzymać otwarte laboratorium, muszą przedstawić wyniki i teorie oraz przekonać Radę Etyki do zatwierdzenia testów PPM na ludziach. Jednak kiedy prosi ich o przedstawienie jakichkolwiek pomysłów lub raportów, pozostali zaczynają rozmawiać między sobą, wyraźnie nieprzygotowani do zaimponowania szefowi. Z tego powodu Frederick kontynuuje swoje badania do późnych godzin nocnych, choć wydaje się, że do niczego to nie prowadzi. Pewnego ranka Frederick zgłasza Radzie Etyki, że PPM działa tylko na geny pingwinów. Mając to na uwadze, wstrzyknęli genom pingwina myszom laboratoryjnym i przy odpowiednim bodźcu zadziałało. Obiecuje, że są bliscy uzyskania uniwersalnej odporności. Zaciekawiony zarząd pyta, co to za bodziec, ale Frederick kłamie, że sabotażyści ukradli dane z jego laboratorium. W rzeczywistości jednak to on sam zepsuł swój komputer. Używa tej wymówki, aby utrzymać swoje dane w tajemnicy, dopóki wszystko nie będzie gotowe, aby upewnić się, że jego rywale nie wykorzystają ich badań przeciwko nim. Mając to na uwadze, prosi zarząd o powrót za miesiąc, ale zamiast tego otrzymuje tylko 3 tygodnie. Następnie Christophin idzie nakarmić pingwiny na polu lodowym i widzi Frederika pogrążonego w rozmyślaniach wśród zwierząt. Kiedy wychodzi, jej koledzy besztają ją, mówiąc, że profesor potrzebuje przestrzeni. Filipe martwi się, że zarząd zamknie ich badania, podczas gdy Nadine martwi się, że już zniszczyli marzenie Frederika. Słysząc to, Christophin zastanawia się, jak może pomóc naukowcowi, którego podziwia. Kiedy podejmuje decyzję, wchodzi do lodowego pola i woła Frederika, mówiąc mu, że uwięziła się w środku, więc musi ją uratować.
Następnie oświadcza, że akceptuje poświęcenie dla dobra nauki. Następnie wstrzykuje sobie genom pingwina i PPM. Ogłasza, że wie, co jest zagrożone, więc zacznie pracować z wnętrza pola lodowego i utrzyma wszystko w tajemnicy. Właśnie wtedy zasłabła. Kiedy dochodzi do siebie, znajduje się w pudełku z włókna szklanego, podczas gdy Frederick czuwa nad nią. Usłyszał jej deklarację i zaangażowanie, więc akceptuje jej poświęcenie w byciu jego poufnym obiektem testowym. Dziękuję jej za ryzykowne posunięcie, choć nadal nazywa ją niewłaściwym imieniem. Następnego ranka Frederick mówi Nadine i Filipę, aby kontynuowali badania na własną rękę, podczas gdy on będzie robił swoje. Filipę wspomina, że brakuje fiolki PPM, więc Frederick twierdzi, że to jego wina. To sprawia, że Nadine podejrzewa, że stało się coś szalonego, więc przytula go zmartwiona, modląc się, by nie ryzykował. Ich profesor zapewnia ich, że po prostu rzucił butelką ze złości, ale teraz jest spokojny. Tymczasem Christophine nie może wprowadzić poprawnego hasła do zabezpieczonej windy. Na szczęście jej koledzy wkrótce wychodzą z windy i podają jej nowy kod. Nadine i Filipę spotykają się z członkami projektu i ogłaszają, że każdy z nich otrzyma po 6 myszy do eksperymentów. Siegfried denerwuje się, ponieważ jest przywiązany do myszy, które wyhodował, ale jest to sposób naukowców na popchnięcie ich badań do przodu, przekształcając je w konkurencję. Na górze Frederick informuje swoją studentkę o tym, jak planuje znaleźć bodziec PPM. Ponieważ to ona jest obiektem badań, a on badaczem, podkreśla znaczenie współpracy, co ją inspiruje. Aby rozpocząć testy, Frederick bada ciało Christophine, skrupulatnie wykonując zdjęcia i pomiary przed pobraniem próbki krwi. Pomimo rygorów, kobieta cieszy się uwagą, dopóki nie poprosi o próbki moczu i kału. Kiedy wraca z próbkami, Frederick przyznaje, że był dla niej surowy, ale ona mówi, że dobrze się bawiła. Pewny siebie profesor daje jej folder ze swoim planem znalezienia bodźca. Zawiera ścisły plan posiłków, kwestionariusze i jego numer, ponieważ nalega, aby prowadziła idealny styl życia. Badania są kontynuowane następnego dnia, a Christophine znosi klapsy i porażenia prądem. Pobierane są od niej kolejne próbki, a Frederick potwierdza, że jej organizm zaakceptował PPM. Zmienia jej dietę tak, aby pasowała do diety pingwina i zanurza ją w lodowatej wodzie na 20 minut, mając nadzieję na znalezienie bodźca. Później masuje ją, aby przeciwdziałać hipotermii, jednocześnie narzekając na swojego amerykańskiego rywala. Christophine budzi się i widzi Frederika przygotowującego się do wyjścia. Pyta, czy może z nim wyjść, ale on ma już plany na kolację. To ją rozczarowuje, więc wychodzi płacząc. Właśnie wtedy znajduje Siegfrieda żałobnie upamiętniającego swoje myszy na tablicy korkowej. Lamentuje, że w następnym eksperymencie więcej myszy zostanie umieszczonych w lodowatej wodzie. Znikąd zauważa, że kochanie się obniża ryzyko zawału serca, pośrednio proponując to. Christophine początkowo go odrzuca, ale ostatecznie dochodzi między nimi do zbliżenia, podczas gdy klatki z myszami grzechoczą o ich działania. Następnego ranka Frederick bada jej krew pod mikroskopem i mówi jej, że PPM jest aktywowany w jej organizmie. Prosi ją o ujawnienie wszystkiego, co robiła tamtej nocy, więc Christophine z wahaniem przyznaje, że spała z Siegfriedem. Chłodno kontynuuje wypytywanie o szczegóły, takie jak jakość i czas trwania, dochodząc do wniosku, że robienie tego generuje hormony, które aktywują PPM. Następnie wzywa wszystkich na spotkanie w późniejszym terminie. Następnie nakłuwa jej skórę strzykawką z wirusem grypy i nie powoduje to żadnego krwawienia ani skaleczeń. Sprawdza mikroskop i mówi jej, że grypa również na nią nie wpływa, co dowodzi, że PPM uodpornił jej ciało na choroby i drobne urazy. Po podzieleniu się tym wydarzeniem ze wszystkimi, pozostali oklaskują Frederika. Filipę pyta, jak to zrobił, a on niejasno mówi, że pracował z myszami, więc dziękuje Siegfriedowi i nakazuje wszystkim zmusić myszy do kopulacji. Filipę i Nadine sprawdzają wszystkie myszy i marszczą brwi, gdy słyszą wieści o postępach ich amerykańskich rywali. Następnego dnia Frederick z niepokojem odkrywa, że PPM nie jest już aktywny w ciele Christophine. Spekuluje, że powtarzające się bodźce mogą zadziałać, więc sugeruje, by ponownie kochała się z Siegfriedem. Ona odmawia, mówiąc, że Siegfried nie jest w stanie dochować tajemnicy. Sugeruje, że musi to być ktoś dyskretny, z dużą wytrzymałością i pracujący w laboratorium, aby nie wyglądało to podejrzanie. Następnie mówi mu wprost, że powinien to zrobić dla nauki, a on się zgadza. Trzęsą się, zapewniając, że robią to dla nauki. Tej nocy Frederick wypija kilka tabletek wzmacniających i podchodzi do oczekującej Christophine. Po dokonaniu czynu profesor wzdycha z rozczarowaniem. Ich intymny czas nie aktywował jej PPM, więc sugeruje zrobienie tego ponownie. Frederick argumentuje, że zrobiła to tylko raz z Siegfriedem,
więc naciska na nią, aby podała więcej szczegółów na temat czasu spędzonego z nim. Następnego dnia przedstawia wydruki pozycji, które wykonała z Siegfriedem. Jest zdumiony zarówno liczbą, jak i złożonością, a wkrótce ćwiczą każdą pozycję niezręcznie. Frederick stara się je udoskonalić i oboje odnoszą obrażenia. W innym laboratorium dwaj główni badacze i Siegfried z przygnębieniem patrzą na swoje bezproduktywne myszy. Filipe myśli, że myszy łączą się w pary przez cały czas, ale Siegfried wyjaśnia, że mają one ścisłe harmonogramy, więc Nadine sugeruje spryskanie ich feromonami. Cała trójka spryskuje wszystkie myszy feromonami, aż Nadine dostaje zawrotów głowy i chichocze od oparów. Gdy Christophine opuszcza obiekt, zauważa, że recepcjonistka przygląda się jej lubieżnie. Wszyscy inni na jej drodze wydają się być w tym samym nastroju. Procedura skutecznie wprowadza myszy w nastrój, choć Nadine i Filipe również flirtują. Wkrótce Siegfried podchodzi do Frederika, by zapytać, co zrobić z nowo narodzonymi myszami. Ten zbywa go i idzie dalej, zatrzymując się dopiero, gdy słyszy jęki w jednym z komfortowych pokoi. Puka, a Filipe wychodzi z niezręcznym uśmiechem. Profesor pyta go, czy udało mu się wyizolować bodziec, a on potwierdza, że są blisko. Frederick przypomina mu, że spotkanie zarządu jest za 2 dni. Nadine wychodzi tymi samymi drzwiami, więc profesor pyta, co myślą o Siegfriedzie pod względem fizycznym. Nadine mówi, że jest ekscytujący, ku wielkiemu przerażeniu Filipe. Później, w swoim laboratorium, Frederick i jego uczeń dokonali tego czynu wiele razy bez powodzenia. Zdesperowany, powoli podchodzi do Christophine i całuje ją, co prowadzi do znacznie bardziej gorącej intymności. Następnego ranka znajduje Christophine wciąż śpiącą z powodu rygorów ich nocy, która była zabarwiona uczuciem, a nie zimną nauką. Ona przeprasza, że zasnęła, ale on pozwala jej odpocząć, mówiąc, że mają na to cały dzień, aż do jutrzejszego spotkania zarządu. Tego wieczoru Christophine budzi się oszołomiona. Spogląda w lustro i widzi, że jej oczy zrobiły się czarne. Kiedy sapie, Frederick słyszy ją z lodowego pola, więc pyta, jak się czuje. Uspokaja się i mówi mu, że coś jest nie tak, ale profesor zakłada, że chodzi jej o brak wyników. Pogodził się z tym faktem i powiedział, że jutro poinformuje o tym zespół. Wtedy zdaje sobie sprawę, że jego studentka próbuje coś powiedzieć, ale kiedy pyta, ona żegna go na dobranoc. Gdy Christophine wychodzi, Nadine zauważa ją płaczącą. Badaczka spekuluje na temat uczuć studentki do profesora, więc uspokaja płaczącą dziewczynę, która wciąż patrzy w dół, aby uniknąć jej oczu. Nadine zwierza się, że również żywiła gorące uczucia do osoby, z którą musiała być platoniczna, więc radzi Christophine, aby była cierpliwa i mówiła to, co druga osoba chce usłyszeć. Tuż po wyjściu Christophine, Nadine i Filipe sprawdzają parę kopulujących myszy, a w przypuszczalnym punkcie szczytowym pobierają próbkę krwi i szybko sprawdzają wyniki. Daje im to oszałamiające wyniki. Następnego ranka Frederick zwraca się do całego zespołu, przygotowując się do przekazania im złych wieści. Jednak Filipe i Nadine szturmują, aby potwierdzić, że PPM został aktywowany przez osiągnięcie szczytowej satysfakcji, zaskakując profesora. Porównują metody i okazuje się, że jest tak samo, więc Filipe żartuje, że samce myszy profesora nie były dobre, nie wiedząc, że to sam Frederick przeprowadził badania, aby uzyskać wyniki. Profesor po cichu podsumowuje ich sukces, a wszyscy wiwatują, gotowi stanąć przed tablicą. Po powrocie do laboratorium Frederick wielokrotnie próbuje dodzwonić się do Christophine, ale dostaje tylko pocztę głosową, co go martwi. Później ogłaszają wyniki przed komisją, gdzie profesor otrzymuje owację na stojąco. Wieści o jego cudzie naukowym w końcu docierają do gazet i czasopism naukowych, a wszystko, co muszą wymyślić, to jak sprawić, by efekt PPM był trwały. Jakiś czas później Frederick, Filipe i Nadine obserwują pingwiny na polu lodowym. Nadine dyskretnie mówi profesorowi, że lekarz Christophine wysłał 2-tygodniowe zwolnienie lekarskie. Mówi, że czuje coś między nim a Christophine, martwiąc się, że stało się coś złego. Frederick zapewnia ją, że jego studentka wróci. W rzeczywistości on również martwi się o Christophine, więc kontaktuje się z nią, ale bezskutecznie. W międzyczasie kobieta budzi się i widzi, że jej zmieniły się jej ręce. Spogląda w dół ze zdziwieniem, próbując zrozumieć nagłą transformację. Później naukowcy odkrywają, że myszy aktywowane PPM zmieniają się w ciągu nocy. Ich łapy zmieniają się, a temperatura ciała wzrasta, więc muszą być trzymane w lodzie. Widząc to, profesor nagle wychodzi, martwiąc się o swoją studentkę. Frederick przybywa do jej mieszkania i wchodzi do środka, otrzymawszy klucze od właściciela Christophine. Zastaje ciemne mieszkanie i mokrą podłogę. Wkrótce odkrywa Christophine zanurzoną w wannie pełnej lodu. Zanim się odzywa, dziewczyna prosi go o więcej lodu z lodówki.
Frederick sprawdza jej rękę i zauważa, że jej skóra rozkłada się z powodu gorąca. Nalega na zabranie jej do arktycznego laboratorium, aby znaleźć rozwiązanie, ale ona odmawia, mówiąc, że nie jest już jego królikiem doświadczalnym. Nalega, by nie przeprowadzać dalszych testów ani nie pokazywać jej innym, więc mężczyzna zakrada ją z powrotem do budynku i kładzie na polu lodowym. Tam bladość Christophine zaczyna wracać do normy. Frederick pospiesznie eksperymentuje na myszach, aby znaleźć sposób na powstrzymanie jej transformacji. Sprawdzając Christophine, znajduje szron na jej ramieniu i widzi, że słabnie. Mimo to profesor zapewnia ją, że robi postępy. Po chwili znajduje zdjęcie swojej uczennicy podczas pierwszego testu i czuje żal, widząc, jak bardzo się zmieniła. Co gorsza, Nadine dzwoni do niego, aby poinformować, że dwie z ich myszy zdechły. Ponownie odwiedza Christophine, pytając, jak się czuje. Ona mówi, że wszystko w porządku, ale profesor ujawnia, że ona umiera, a on nie wie, co robić. Z pomysłem w głowie, prosi go, aby zabrał ją na Antarktydę. Biorąc to pod uwagę, Frederick udaje się do Filipe i Nadine i informuje ich, że uda się do bazy na Antarktydzie, aby przywieźć ich sondę kosmiczną. Twierdzi, że musi przywieźć ją osobiście, ponieważ sonda jest delikatna. Wkrótce dostarcza Christophine przez skrzynkę w środku nocy i umieszcza ją w kontrolowanej klimatycznie kapsule. Przed wyjściem mówi mu, że musi iść sama. Profesor chce iść z nią, ale ona upiera się, że musi być sama. Ze złamanym sercem rozstają się, a Frederick patrzy, jak ciężarówka z Christophine odjeżdża. Winny i pogrążony w żałobie profesor udaje się do poprzedniego biura Christophine i odsłuchuje nagranie swojego głosu na jej automatycznej sekretarce. Następnie przegląda swoje skrupulatne notatki z załączonym zdjęciem Christophine, pogłębiając poczucie winy z powodu poświęcenia, jakie poniosła dla jego badań. Nie chcąc pozwolić kobiecie przejść przez to samej, Frederick bierze głęboki oddech i wstrzykuje sobie PPM. W końcu Frederick wędruje po lodowych krainach Antarktydy, otoczony przez pingwiny. Gdy się odwraca, widzi Christophine, która zmieniła się w humanoida podobnego do pingwina. Następnie pokazuje jej swoją dziwną dłoń, a ona uśmiecha się, wiedząc, co zrobił, aby dołączyć do niej w tym życiu. Profesor podchodzi do niej, a Christophine obejmuje go. Jakiś czas później zespół Frederika otrzymuje naukową nagrodę Nobla za badania nad wzmocnieniem ludzkiej odporności. Wszyscy stoją w aplauzie, a jeden z nich pokazuje dziwne palce, co sugeruje, że grupa w końcu znalazła sposób, aby uczynić go stabilnym i podzieliła się swoimi wynikami ze światem. Podczas gdy świat ludzi wydaje się być na dobrej drodze do zmian, Christophine i Frederick szczęśliwie pływają razem w arktycznych wodach. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.